A więc ostateczny zarys, no dobra, może nie jeszcze ostateczny, ale już przybliżony zarys naszej nowej bazy wygląda tak. Przy czym nie jest to jeszcze nasza pełna baza, na razie taki plan jest, aby zbudować te domki. Myślę, jeszcze się zastanawiam, czy nie dobudować trzeciego domku jeszcze jakoś tam. Jest to, myślę, pomysł niegłupi, tutaj byśmy wtedy jakąś zbrojownię może walnęli. I tutaj byśmy jakiś namiot może jeszcze dodali. Zastanawiam się też nad piwnicą w tych budynkach, która była połączona. Coś jak z tamtą bazą wojskową, oczywiście wszystko jeszcze otoczymy tutaj workami piaskowymi, okopami. Zastanawiam się nad polem minowym dookoła, ale myślę, że po prostu myślę, że nie ma to większego sensu. Myślę, że za tymi okopami po prostu postawimy parę działek i powinny nas one w miarę dobrze bronić. Ja nawet nie wiem, czy będzie sens, bo to ostatecznie wszystko będzie z betonu. Więc na hordy wędrowne to powinno być w miarę wytrzymałe. A ja was witam w kolejnym odcinku, moi drodzy. Ja jestem Igmar. No i tak jak mówię, dokończyłem ten drugi domek i dzisiaj się zajmiemy lutowaniem. Zmieniłem troszeczkę koncept. Na początku chciałem, aby co drugie okno było, ale zamieniłem na okno co drugi blok, a nie, na początku miało być tutaj co drugie to okno. Tutaj zrobiłem taką dziurę, żeby było symetrycznie w miarę. Przez co tutaj mamy miejsce na kibelek. Zastanawiam się też, jakbym miał tę piwnicę robić, to gdzie bym ją zrobił. Myślę, że tutaj byłoby niegłupie miejsce, aby to zrobić. Tylko naprawmy to. Okej. Mamy to naprawione. Dzisiaj za troszeczkę polutujemy. Tak jak mówiłem, mamy bardzo dużo kobla. Chociaż tego kobla to moglibyśmy chyba nawet zrobić sobie stosy, nie? A za czym to jest sztuka kurnicza tam piąta, ale była chyba umiejętność od tego. Bundles, o, jest. Okej. Okay. A czekajcie, a czemu nie mogę? To wiecie co, ja zrobię tak, że po prostu tutaj sobie zrobię skrzynkę. Skrzynia. Tylko tutaj to jest chest. Small size chest, zróbmy sobie ze dwie takie. Okej, okay, postawmy je tutaj sobie. I możemy tutaj po prostu wsadzić większość itemów, które nam są niepotrzebne. Nie ma w tym dużej filozofii. Natomiast widzę, że mamy bardzo dużo tanks na fragmentów i jeszcze scrap tank stenu. Niestety wygląda to, że nie ma za bardzo opcji, aby zdobywać ten tungsten w inny sposób niż z tych po prostu niż z tych kamieni, które leżą na ziemi, więc trochę słabo kamienia rzutowy miałem na myśli. Odstawiamy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, które nam są niepotrzebne. Siłpie, czy coś tutaj jest. Benzyna, to w sumie wezmę benzynę, tylko ją pogrupuję, postakuję. To bierzemy. Dobra, wezmę jeszcze tę animucję, odłożę to i to. I w sumie ten kilof też jest lekko gówniany. I możemy chyba już ruszyć. Bo jakby ktoś nie pamiętał, tutaj nie jest nasza baza. Tutaj jest nasza niezniszczalna baza, a trader jest tutaj. O, to przy okazji możemy przysumować tutaj i tę eliminację zrobić. Kupuję od razu repair kitów do broni, tyle ile się da. Na szczęście ich całkiem dużo znajduję, więc nam ich też nie brakuje jakoś za bardzo. A, tutaj nie można sprzedawać, tutaj można tylko kupować. Coś nam się to jeszcze przyda? O, taktyczny karabin automatyczny na trzecim poziomie, bo ja dalej mam tego kałacha. Albo nie znalazłem żadnego fajnego karabinu. Nie, a ty jakoś dużo przeglądam od razu to wszystko. M1911 słabe, maczeta, Reaper kity kolejne. O, ile by to kosztowało? 620 za 31 pocisków, to weźmy. Ile by to kosztowało? 2000. Dobra, bierę. To jest całkiem dużo tego Wolframu, a nam się to przyda w miarę. Coś tu jeszcze będzie? To jest bardzo drogie, nie? Tak, to jest też całkiem drogie. Z tego się upgrade'uje, to będzie co? To ja je kupię. Ja kupię tyle, ile się da, w opór tego kupię. To w takim razie strasznie drogie to będzie. Nie fajnie. Wszystko przyda.
O, proszę bardzo, ile tego jest. Jeszcze nawóz, proszę bardzo. To też kupuję, proszę bardzo. Ile tego jest? Widzicie? Wystarczy sobie raz na jakiś czas tutaj przejść i od razu jest dużo fajnych rzeczy. Repair kity do armora też sobie kupię. Tak, bo jeszcze mamy dużo pieniędzy na zapasie, w zapasie, więc nie powinien być to jakiś duży problem. Tutaj już nic nie ma ciekawego. O, kolejny kupuję. Coś tutaj jeszcze jest? Jeszcze mamy to niezbyt. Engine parts są, to możemy wtedy z nich majstrować troszeczkę silniczków, ale nie potrzebujemy tego aż tak bardzo, więc tego nie będę kupować. I jeszcze tutaj kolega ma coś dla nas. O, i to nam też się przyda. To jest słabe. Zobaczmy. Nauczmy się tego wszystkiego. HD magazine barrel. Nie, zobaczmy. Drum. Aha, dobra, ja myślałem, że to będzie razy 3 magazynek, a to po prostu powiększa razy 2, ale bez żadnych kar do pojemności magazyn, do szybkości przeładowywania, miałem na myśli. Dobra, ja sobie wezmę przeciwpancerną amunicję kulową. To noż mnie w ogóle śmieszy, bo to naprawdę nie ma. No chyba jest celniejsze, nie? Nie. Ten Deagle ma trochę. Ma tylko troszeczkę mniejszą celność. Okej. Okay. Możemy się nimi zająć od razu. Ojej! Koleżanka biega. No w sumie nie ma co się dziwić, że oni biegają. A ty? Dobra. Teraz idziemy tutaj. Ptaszka się pozbywamy. I kogo my tu mamy? O tym nie pamiętałem, że tutaj było. Zamknijmy drzwi i to możemy otworzyć. Ja się zastanawiam, kto na takim poziomie używa lockpicków, nie? Ile to jest rzeczy? Tylko... Może... Trochę przestrzeni, co? No, dziękuję. Weźmy to sobie, weźmy sobie tę M60. Możemy to wszystko stąd wyciągnąć. Bo teraz to będzie miało tak, to ma ten... Karabin ma większe obrażenia. Jak te obrażenia się teraz zwiększają od razu? Aha, tylko nie nałożę sobie na to. No to w sumie nawet nie muszę nakładać. Nawet nie muszę. Siup, tylko jeszcze przynajmniej stąd barwnik. I powinno być. Nie na to. Tutaj. Nie, też nie tu. Tutaj chciałem. Dobra. I teraz możemy to przeładować, bo oczywiście się rozładowuje, jak modyfikujemy. I 95 nabojów, ej, bez, a, jest powiększony magazyn tylko o połowę. Ale to i tak całkiem nieźle jest wciąż. Zjedzmy sobie dwie potrawki gumbo. I możemy ruszyć dalej. Dobra, ogień zaporowy. To co lubię tutaj to jest ten ogień zaporowy, nie? Patrzcie, wystarczy, że sobie postrzelamy trochę, ale trochę mi FPS-y przy nim spadają, ale nie ma takiego problemu. Co mi kurczę aż? No. To jest coś, co uwielbiam w tej broni, że mimo że wiesz, że przeciwnik już jest martwy, to chcesz się jeszcze upewnić i strzelasz dalej. To w sumie wezmę jeszcze szucer i to. I sprzedam szucer od razu. To mogę skrapować, z tego będziemy mieli część blueprintów i to nam się może nawet przydać. Może, z dużym naciskiem, no może. Tutaj bym nawet włożył to. Czy to jest żelazołomacz? Nie przyda nam się, ale tutaj byśmy mogli. Nie, bo to już jest pełne na maksa. A to w sumie, chyba tutaj można żelazołomacza. Dobra, to tutaj wsadzę żelazołomacza. O, hej. Co tutaj robisz? Dobra, jeszcze teraz bierzemy nowe zadanie. Przywróć zasilanie. Dobra, to idziemy na to przewrócenie zasilania. Ale to jest 3 km stąd, to nie idziemy.
Idziemy na jakiś podgląd, czy zombie hall, so Tudor może być. I tutaj prawdopodobnie zrobię timelapse, jak masakruje ten dom z tą M60. Tak więc zaczynamy jakieś za 3, 2, 1. No, całkiem szybko poszło, nie powiem. A więc dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Specjalnie na potrzeby tej napisania nie przeszukiwałem tych rzeczy, które były po drodze, ale zaraz sobie na szybko przelecę i je tam też poprzeszukuję. Ale ja w sumie mogłem tego nie czytać. A to wszystko już znam, to bez sensu to czytam. Mogę to zgrapować, ale już mówi się trudno. Właśnie, przeczytajmy to. Jest karta, czy tam mapa skarbów Stefana. Okej, okay, to teraz to przeszukam wszystko. Okej, okay. Household Ranch, co prawda dużo jest tej tych Household Ranchów, ale mówi się trudno. Idziemy. Idziemy w takim razie. I myślę, że tutaj wykorzystamy starożytną technikę. Oczywiście, że nie wykorzystamy, bo oczywiście już o nas wiedzą. W takim razie nic ze snika, nic z bycia cichym, nic z bycia inteligentnym zamiast silnym. Po prostu przejdziemy przez to. Co? Co ty tu robisz? Teleportowała się do mnie, w ogóle nie zapomniałem, ja zapomniałem o jej istnieniu. Ale to jest chyba jakaś inna, nie wiem, jakieś dziwne błędy się z tym robią. Bo co jakiś czas mi się inna teleportuje. To się robi trochę przerażające. Dobra, pozwalmy to. I możemy się tutaj dostać. O, gips tutaj był. Nie wiem co robił w kiblu Gibbs, ale niech będzie. Siup. No i to ja rozumiem. Okej, okay. Trzeba pójść z Nikiem. Między innymi włączmy. O. Dobra, nieważne. No i widzicie, no nie do końca się zawsze to Nocto sprawdza. Bo czasami naprawdę jak jest kiepskie oświetlenie, no to się robi coś takiego, no właśnie. Załatwmy to w taki sposób może. Nie chcę z nami przysiąść i porozmawiać przy herbatce. Cholera, zabije mnie zaraz. Nie! O, było blisko. Było naprawdę blisko. Było strasznie blisko. On już miał wybuchnąć. On już miał wybuchnąć, ale w ostatnim momencie. Jak on taki przysiad jakby robił, pół przysiad. Te witaminki. Witaminki odnawiają życie, naprawdę? Zobaczmy. Ano i się healuje. Dobra, skręcone ramię, skręcone nogę. Czy możemy na to nałożyć gips? O, to jest pytanie, oczywiście, że nie możemy. Dobra, ale tutaj są jakieś fajne rzeczy. Oczywiście, że nie ma fajnych rzeczy. Czemu miałyby być fajne rzeczy? Myślałem, że to będzie jakieś piwko. Dobra, muszę się nauczyć, żeby skrapować te przepisy, które jeszcze czytałem. Bo zazwyczaj je po prostu czytam. No właśnie. Właśnie mówiłem o tym i odruchowo je zeskrapowałem. Biorę zabawki. Wszystkie jak są. Bełtów nie biorę. Niepotrzebne. Mógłbym je w sumie przerabiać, ale nie ma takiej potrzeby obecnie. Okej. W takim razie wybiegamy na pole i idziemy do następnego zadania. Ale coś mi laguje. Pewnie dlatego, że się jeszcze nie wczyta ta lokacja.
Dobra, wchodzimy do środka, bo tutaj jest naprawdę super, jak się jest nowy World of the Walkers, jak się ma nowy świat, to trzeba tutaj podejść. Okej. Nie niszcz skrzynek. Nieładnie tak niszczyć skrzynki. Dobra. Muszę uważać, żeby tych skrzynek właśnie też nie niszczyć. Bo to jest tak lokacja stworzona, że jak widzicie łatwo jest zniszczyć skrzynki przed przypadek. Tam jest policjant, tego się podbronimy pierw. Bo jak on tam on tutaj wybuchnie, to może być problem. Teraz ci tu, tam jeszcze oni są dalej, więc trochę głupio się od nich odwracać. Więc może stajmy tak. A chyba jakby nas zaatakowali od tyłu, to by był problem naprawdę. O właśnie. Właśnie ja to mówię. A wy widzicie ile tego to jest? Ile to jest tych skrzynek? Jasne, jeszcze chyba nawet więcej niż ostatnio. Nie, na pewno nie więcej, ale ostatnio się wydawało, że ich jest naprawdę dużo więcej. Nie, przepraszam, dużo mniej. O, to możemy też otworzyć. I będzie fajnie. O, okej. Tylko tutaj ktoś przyszedł. A, z tych kontenerów tutaj też przyszli, dobra. Cholera. No właśnie, trzeba się cofać. O, o, widzieliście taki jak przysiad zrobił? I wybuchnął. Cholera, co was tak dużo? Nie nadążam ze strzelaniem. Nawet z mojej strzelby super. Tak będziemy strzelać, dobra. Bierzmy to. Okej. Napijmy się jeszcze tego. O! Czekolada gorąca, wezmę to. To mi się naprawdę tak kojarzy. To mi kojarzy z taką dobrą gorącą czekoladą naprawdę. To jest. Taką czekoladę to fajnie sobie się napić zaraz obok kawki. Co mi tak zlagowało? Ale mi zaczęło lagować. Czy co, że za dnia to i tak laguje? No to mi wygląda. Tylko, o nie, chyba ja zostawiłem wszystkie materiały. Wygląda na to, że tak, że zostawiłem wszystkie materiały do produkcji amunicji tam. Well, 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 trochę kiepsko. No trudno, to w takim razie jeszcze tego nie zmajstrujemy, ale zobaczmy ile kosztuje takie pudło amunicji 5.7 mm. Tanie nawet w miarę, 960, 240 i 240. Trzeba będzie tego więcej zmajstrować. Na pewno tego będzie więcej. A w sumie chyba nawet możemy już strzelić, czy nie? Tak, chyba możemy już więcej go zrobić. Co mi tak laguje? Jasne, 25 FPS-ów tu mam. Jasne, więc strasznie mi tu laguje. O, tutaj jeszcze trochę mamy. I gdzieś jeszcze mamy węgiel i potas. By się przydał. Zinc fragment to jest do produkcji mosiądzu. Tutaj mamy węgiel, ale potasu chyba nie mamy niestety. No dobra, ale moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to bym bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę. Oraz jeśli moje filmy wam się podobają, to gdybyście zostawili też subskrypcję. A ja się będę żegnać. Po zobaczenia. Cześć.